Bardzo proszę, radny Michał Kujach. To ja dalej kontynuuję temat stawiania znaków na kolejnych ulicach, która biegnie wzdłuż linii lasu. To jest Kościerzyna Zachód. Jest to w zasadzie najdłuższa droga na tym osiedlu. I tutaj obowiązuje zasada prawa wolna. Skrzyżowania są skrzyżowaniami dróg równorzędnych i chciałbym złożyć wniosek o oznakowanie drogi Żurawinowej jako drogi nadrzędnej, natomiast ulice, które dochodzą do tej ulicy prostopadle, aby były drogami podporządkowanymi względem ulicy Żurawinowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że komisja będzie miała bardzo dużo do pracy. Także panie burmistrzu, czy w tej kwestii, czy zostawiamy to na... Tak, przekierujemy te wszystkie wnioski do komisji. Bardzo proszę, radny Kazimierz Bożyszkowski. Ja też mam do burmistrza w ramach naszego klubu inżynierów. W związku z bardzo wysokimi kosztami podgrzewu ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej przekraczającymi 100 zł za metr sześcienny przy średniej krajowej poniżej 20 zł za metr sześcienny, mieszkańcy budynku przy Legionów Polskich 16 zwrócili się do dostawcy energii cieplnej, to jest MPI COSECO, z prośbą o zmianę systemu dostarczania energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody do ich budynku. Spółka odmówiła, uzasadniając, że docelowym wariantem preferowanym przez MPI COSECO jest budowa nowej sieci ciepłowniczej w ulicy Legionów Polskich wraz z budową indywidualnych przyłączy do każdego obiektu oraz zakwalifikowanie związanych z tym wydatków do budżetu miasta. Ponieważ w praktyce w celu dokonania zmiany sposobu dostarczania energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody do budynku Legionów Polskich 16 nie ma potrzeby wykonywania tak dużego zakresu robót, jak proponuje spółka, gdy zmianę można dokonać niewielkim nakładem finansowym, proszę o zobowiązanie Rady Nadzorczej MPI COSECO do ponownego przeanalizowania i przedstawienia mieszkańcom wyżej wymienionego budynku możliwości zmiany systemu podgrzewu ciepłej wody skutkującego obniżką obecnych kosztów podgrzania ciepłej wody. I jeszcze drugi wniosek. Zwracam się z prośbą do pana burmistrza w imieniu mieszkańców bloku Skłodowskiej 32, bezpośrednio sąsiadującego z parkingiem Biedronki, o spowodowanie uporządkowania zieleni między parkingiem Biedronki a ciągiem garaży przy ulicy Marii Konopnickiej. Mieszkańcom zależy na estetyce otoczenia, dlatego najważniejszą czynnością byłoby zlikwidowanie odrostów przy pniach drzew, aby nadać im odpowiedni kształt korony oraz zadbać o regularne wykaszanie trawy. Całe osiedle Skłodowskie jest wzorcowo utrzymane i ten jeden fragment jakby po prostu odstaje od całości. I prośba, żeby właśnie coś tam zrobić. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz teraz udzieli odpowiedzi? No to przyjmę akurat te wnioski pana Kazika, bo jeśli chodzi o podgrzewanie ciepłej wody, rzeczywiście po przeanalizowaniu sytuacji COSECO, to o co prosiłem radę, to dofinansowaliśmy w takim stopniu firmę COSECO. Natomiast ja nie chciałbym, żeby teraz budżet miasta już pochylał się nad działalnością i funkcjonowaniem spółki. I jak najbardziej porozmawiamy z dyrektorem spółki oraz z firmą nadzorczą, jeśli w miarę swoich możliwości będzie to zasadne. Dlatego może bym prosił i też raczej pana Kazika o to, żeby przedstawił to technicznie i kosztorysowo, jeśli to by było zasadne, żeby po prostu już we własnym zakresie spróbować to rozwiązać. A jeśli chodzi o zieleń, zorientuję się, zobaczę, w jakim to jest terenie. Nie jest mi trudno w tym momencie na to odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych w punkcie interpelacji, zapytania radnych pragnie zająć głos? Bardzo proszę, radny Kazimierz Bożyszkowski. Ja chciałbym jeszcze zapytać panią przewodniczącą, poprosić, żeby po prostu informowała troszkę lepiej radnych.
Ostatnio był przykład z nagrodą Angelusa. Nagroda jest nagrodą Rady Miasta. Radni otrzymali zaproszenie na wręczenie nagród, natomiast tą część wcześniejszą, chodzi mi o samo typowanie tych osób, no, radni do wiadomości nie dostali. Ja na przykład chciałbym również do tej nagrody zgłosić na przykład pana Krzysztofa Jażdeckiego czy panią Gabrysię Homel, którzy pracują w kulturze, no ale nie miałem takiej możliwości. Dziękuję bardzo. Pragnę tutaj zaznaczyć, że wszyscy radni w ubiegłej kadencji, dwie kadencje wcześniej, do opinii publicznej jest regulamin, jest powołana specjalna komisja, która te wnioski ocenia. I nie zgadzam się z takim zarzutem ze strony radnego pod moim adresem, że przewodnicząca czegoś nie informuje. Uważam, że jest specjalnie utworzony też portal internetowy ze strony Urzędu Miasta, gdzie muszę zaznaczyć, że na bieżąco tutaj asystent burmistrza informuje o wszystkich zdarzeniach, które mają miejsce w mieście, regulaminach. I no nie wiem, zdziwiona jestem pytaniem radnego, że jest niedoinformowany, to znaczy, że radny nie wykazuje takiej woli oglądania portalu informowania się. No przepraszam bardzo, mam prośbę również tutaj, pan Dawid Jereczek zajmie głos, ale również proszę pana asystenta burmistrza, który na bieżąco wszystko umieszcza i jest to informacja i myślę, że my jako radni zobowiązani jesteśmy do śledzenia tych informacji i każdy ma możliwość. Dlatego informuję, że absolutnie nie czuję się winna, tylko może było małe zainteresowanie ze strony radnego, aby te informacje posiadać. Bardzo proszę, panie Dawidzie. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie burmistrzu, pan jakby tu myli trochę pojęcia nagrody Rady Miasta, a Angelusy, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. Nagrody Rady Miasta to są nagrody Rady Miasta i każdy z państwa, każdy mieszkaniec mógł złożyć wniosek. Była kapituła, jest regulamin, a Angelusy to są nagrody Kościerskiego Domu Kultury. Nagrody, to nawet nie są nagrody, to są podziękowania dla osób, instytucji, które wspierają Kościerski Dom Kultury. I to typuje dyrektor Kościerskiego Domu Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale tutaj radny wspomniał o nagrodach Rady Miasta i dlatego tutaj właśnie... Znaczy, pani przewodnicząca, jeszcze tak słowo dopowiem, powiedział Angelusy, nagrody Rady Miasta, pan Kazimierz powiedział, także no, ja tak zrozumiałem, że tu myli te pojęcia właśnie. Dziękuję bardzo, bardzo proszę, radny Kazimierz Borszkowski. Jeszcze chciałem zapytać odnośnie terminów. Ja składałem interpelację do pana burmistrza. Chodziło o uzyskanie opinii. Pan Grochal przesłał, no przykładowo, 16 czerwca do Biura Rady Miasta pisemko, że prosi o uzupełnienie, żebym uzupełnił informacje zawarte po prostu w mojej interpelacji. No ja to pismo, które pan Grochal przyniósł 16 do Biura Rady, otrzymałem dopiero dzisiaj. Sprawa by mogła być już wyjaśniona. Prosiłbym o przyspieszenie takich spraw, ponieważ to wymaga tylko przekazania i poinformowania. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, troszeczkę bym chciał tak trochę usprawiedliwić pana radnego. Nastąpiła jednak pewna mała zmiana, przełożenie pewnych akcentów. Jest bardzo dużo informacji w internecie, na stronach, natomiast jest troszeczkę mniej tych zaproszeń na papierze. Jednak od tej nowej kadencji nie dostajemy. Być może gdyby... Proszę. Ja wiem, to znaczy są mniejsze koszta, ale tak, ja jestem jeszcze z tych młodszych i sobie
radzę i zaglądam, czuję się w modu. Dobra, ale teraz już poważnie, poważnie mówiąc. Są wśród nas tacy radni, prosiłbym uszanować, by nam jak są te najważniejsze imprezy, na pewno Angelusy no, należą do jednych z ważniejszych, jednak może podmawiać zaproszenia, więc nie tylko gdzieś tam na stronach, nie tylko mailem przez biuro rady, ale jak gdyby się pojawiło takie zaproszenie na te najważniejsze imprezy papierowe, no to to może by usatysfakcjonowało część radnych, którzy w takiej formie utrzymywali. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że informacje rzeczywiście, to pani przewodnicząca ma rację, że od strony medialnej, internetowej, no to no to jest na bardzo wysokim poziomie i rzeczywiście otrzymujemy tych informacji dużo i na wszelkich stronach, forach rzeczywiście tych informacji jest. No. Dobrze. Nie, nie. Słuchajcie, nie, ja go otrzymałem, tak? Ja mówię, abstrahuję od tego, tak, tutaj konkretnego. Tak, też otrzymałem, tak, mam te same. No to są zapewne. Tak, mówię o tych najważniejszych, tak? Ale dziękuję bardzo. To też były ważne. I jest pani przewodnicząca radny. Więcej, jest lepsza informacja, jest dużo lepsza. Mam pewne porównanie. Ale jeśli chodzi o te papierowe, to bym sugerował jeszcze. Myślę, że jest dziękuję dobrze. Bardzo. Padło też tutaj stwierdzenie, że dbajmy o ekologię, ale to jest też koszt. I myślę, że zbyteczny jest papierowa wersja, elektroniczna wersja. Na bieżąco śledzimy i także mamy ten przepływ informacji. Jest chyba szczegółowy i każdy otrzymuje. Bardzo proszę, radny Kazimierz Bożyszkowski. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, radni otrzymali zaproszenie do udziału w pracach Komisji do spraw przyznawania medalu imieniem Tomasza Rogali. Natomiast do przyznawania pozostałych nagród Rady Miasta nie spotkałem żadnego ogłoszenia w tej sprawie. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Ja tylko może na początku, zawsze staramy się do wszystkich przewodniczących klubów przekazać informacje, do osób indywidualnych również idą, czy o spotkaniu prezydium. Myślę, że ten przepływ informacji jest szczegółowy. Bardzo proszę, panie burmistrzu. W komisji mieszkaniowej jest teraz po zmianie, będzie pan Dawid Jereczek, natomiast po to, żeby ona była pełna i mogła w składach dwuosobowych w sierpniu pójść na kontrolę i na wizje lokalne, na ten moment pani Karina Młodzianowska jest na urlopie chorobowym, czy na zwolnieniu chorobowym. I może byśmy zastanowili się, w jaki sposób to rozwiązano, czy Rada wskazałaby osobę w zastępstwie pani Kariny na ten okres, żeby można było sprawnie przeprowadzić tę wizję w terenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo. Panie burmistrzu, deklaruję rozwiązanie tego tematu. Jeszcze dziś spróbuję skontaktować się z panią Kariną. Jakie wyjaśnienia uzyskam, będę w kontakcie z przewodniczącymi klubów czy radnymi i na pewno w najbliższym dniu, może nie dzisiejszym, ale jutro przekażę, kto zastąpi panią Karinę. Tu wolne wnioski, informacje. Bardzo proszę, pan prezes Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego. Dzięki uprzejmości pana radnego Radelskiego mam przed sobą projekt uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Wieżyca zmieniającej sposób naliczania opłat za śmieci. No, mają się opłaty zmienić w budynkach wielomieszkaniowych. No, w imieniu tych mieszkańców występuję. Z opłaty od osoby na opłatę od no w zasadzie gospodarstwa domowego, czyli podobnie jak w domkach jednorodzinnych aktualnie gospodarstwo jednoosobowe bądź wieloosobowe bez rozróżnienia. Myślę, że jest to lepsze troszeczkę rozwiązanie niż to obowiązujące dotychczas. Jedna osoba, że tak powiem, i na przykład 10 to razy te 13, 50, 135 zł, ale
uważam, że jest nadal niesprawiedliwe. Są po prostu metody sprawiedliwsze. Na przykład no, ta średnie zagęszczenie w zasobach, którymi administrujemy, to jest ponad 2 osoby na mieszkanie. To ja bym postulował, byłoby sprawiedliwsze na przykład 2 osoby i więcej niż 2 osoby. Najsprawiedliwsze wydaje mi się rozliczanie według zużycia wody. Odchodzą wtedy tematy takie, no ktoś wyjeżdża na studia na 9 miesięcy, czy ktoś przysłowiowy do córki na 2 miesiące, prawda, to rozwiązuje te tematy. Niektóre gminy sobie z tym radzą, tak rozliczając. Rozumiem, że jest wymagana jednolitość w całym związku i jest to trudne. Niemniej ja w imieniu moich mieszkańców proszę przedstawicieli miasta w związku, żeby postulowali bardziej sprawiedliwe rozwiązanie niż to, które proponuję do przegłosowania 3, czyli za 2 dni Związek Gmin Wieżyca. Takie mam po prostu postulat, taką prośbę do przedstawicieli naszego miasta w tym związku. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Mamy przedstawicieli, którzy na pewno będą dbali o interesy mieszkańców naszego miasta. Ja pragnę przekazać w tym momencie informację, że Prezydium Rady 13 lipca, w poniedziałek, to jest drugi poniedziałek miesiąca, na godzinę 13. Zapraszamy. Bardzo proszę, pan burmistrz. Miasto Kościerzyna wydało nową aplikację na telefony komórkowe, którą można ściągnąć, która będzie informowała o imprezach, o wszystkim, co się w mieście będzie działo. Także pani Ewa może coś bliżej na ten temat jeszcze powie, bo to Wydział Rozwoju i Promocji właściwie cały czas od początku do końca prowadził. Parę bliższych słów. Poza tym mamy w ramach gadżetów ramki z napisem Kościerzyna warto tu bywać, smycze Kościerzyna warto tu bywać i jeszcze będą wydane w ramach promocji takie naklejki troszeczkę w mniejszym wydaniu i mam nadzieję, że wszyscy radni i mieszkańcy Kościerzyny też będą chętni, żeby coś takiego przykleić i w ten sposób promować w jakiś sposób chociaż nasze miasto. Tak jest, tylko ten środek. Miasto. Proszę państwa, tak jak pan burmistrz powiedział, rzeczywiście w ramach działań promocyjnych w tym roku najważniejsze nasze zadanie, takie, które staraliśmy się przygotować przed rozpoczęciem sezonu letniego i tak w te ramy czasowe udało nam się wpiąć, to jest ta mobilna aplikacja na telefony, smartfony i tego typu urządzenia. Praktycznie od dzisiaj każdy z nas, ja też chciałabym, żeby na to zwrócili uwagę mieszkańcy, każdy z nas będzie mógł pobrać na takie urządzenia tą mobilną aplikację. Jest to absolutnie dla wszystkich rzecz bezpłatna. Mamy nadzieję, że tak rozpączkuje to wśród wszystkich mieszkańców Kościerzyny, wśród turystów. Wszystkie namiary na tą aplikację znajdą się już dzisiaj na naszej stronie internetowej, znajdą się na Facebooku, na Twitterach, na tego typu urządzeniach i platformach i będzie można rzeczywiście pobierać, na bieżąco aktualizować na swoich telefonach komórkowych i będzie to taki mobilny przewodnik o naszym mieście. Tam wszyscy, można powiedzieć, że bez ograniczenia na całym świecie, kto tylko dotrze do adresu i zainstaluje sobie na swoim urządzeniu elektronicznym, będzie miał dostęp do tego, co się w Kościerzynie dzieje. Będzie to taki przewodnik z ogromną ofertą, od kulturalnej, turystycznej, poprzez wszystkie informacje o wszystkich wydarzeniach, prezentacje miejsc, prezentacje hoteli, prezentacje restauracji. W związku z tym jest to też jakieś działanie, które powoduje promocję naszych przedsiębiorców z tego obszaru. Promocja zabytków, promocja wszystkich atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie naszego miasta i w najbliższej okolicy.
restauracje i tak dalej. Co można tutaj robić w Kościerzynie, żeby aktywnie wypoczywać? Będzie można sobie nawet zaplanować trasę wycieczki, trasę wydarzenia. Urządzenie jest połączone z GPS-em, więc od razu zaraz też będzie możliwość, żeby rzeczywiście stwierdzić, jak ja mogę do danego miejsca dotrzeć, czy do danej restauracji, do hotelu i tak dalej, czy do sali Szopińskiego. To jest taki nasz pomysł na takie nowoczesne narzędzie dotyczące promocji naszego regionu. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Od nas oczywiście zależy to, na ile ta cała aplikacja będzie aktualna. W związku z tym po naszej stronie jest prośba do wszystkich Państwa, jeżeli Państwo coś chcecie zamieścić, bo tam nie ma ograniczeń. Każdy z nas będzie mógł po prostu to zamieszczać. To my bardzo prosimy o to, żeby zgłosić do Wydziału Rozwoju taką informację i to wszystko w tej aplikacji się ukaże. Na stronie będzie adres, ja zresztą dzisiaj do Państwa wyślę maila. Do każdego z Państwa, gdzie Państwo po prostu ten adres otrzymacie i będziecie mogli zainstalować. To jest naprawdę chwila, moment, przepraszam, i już mamy to na swoich telefonach. Jest całkowicie bezpłatne. Google Play, Windows i OIS, taka platforma, też można zainstalować i pobrać. Jeżeli Państwo będziecie sobie życzyli, to ja mam swój telefon, mam to zainstalowane i mogę próbkę pokazać. Także zapraszam do korzystania. Dziękuję. Do zadawanych pytań, moje pytanie kierowane, był Pan Komendant Straży Miejskiej, nie ma, w sprawie tych aut garażujących na parkingach, miał odpowiedzieć, teraz jakoś się nie pojawił, ale mam nadzieję, że może to mi na piśmie zrobi albo zadzwoni i powie, jak to będzie wyglądało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto? Bardzo proszę, Pan Sekretarz. W dniu wczorajszym minął termin składania aplikacji, składania zgłoszeń kandydatów na ławników do naszego kościerskiego sądu i teraz procedura przewiduje wyłonienie kandydatów, taki finał w zasadzie tych kandydatów, aby przedstawić ich do pani prezes sądu tu w Kościerzynie i w związku z tym zanim uchwałą Rady Miasta ci kandydaci zostaną wyłonieni, jest konieczność powołania również w drodze uchwały Rady Miasta komisji, która zaopiniuje te zgłoszenia i zweryfikuje te zgłoszenia, które wpłynęły, tak jak powiedziałem, do dnia wczorajszego do naszego urzędu. Pomysł jest taki, aby na sierpniowej sesji, czyli w końcówce sierpnia, powołać tą komisję. To jest na jednym ze spotkań, jedno tylko spotkanie, pewnie weryfikacja tych zgłoszeń i rekomendacja Wysokiej Radzie do uchwały o zatwierdzeniu takim składu tychże ławników i potem za prezentowanie tejże uchwały do sądu celem podpisania stosownych umów. W zeszłej kadencji było to 6 osób z rady, czyli 6 radnych, a my ze swojej strony, ze strony urzędu zapewniamy obsługę prawną, administracyjną i miałbym taką prośbę gorącą, aby kandydatury do tejże komisji przedstawiać do biura rady, tak aby na sierpniowej sesji można było podjąć tą uchwałę już ze składem osobowym tejże komisji, która, powtarzam, dokona weryfikacji złożonych zgłoszeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj z poszczególnych klubów jeden kandydat plus dodatkowo z tych pozostałych osób i żeby to jak najszybciej skład był. Bardzo proszę. W międzyczasie weszłem na artykuł dotyczący właśnie nagród i jest jednoznacznie powiedziane, że burmistrz i Rada Miasta, nie ma żadnej wzmianki, że to Dom Kultury przyznawał. Ja tu odsyłam do artykułu, który po prostu ogół mieszkańców czyta. Nie wiem, kto, ja nie chcę dyskutować na ten temat, się sprzeczać, kto. Ja mówię o faktach, nie o artykułach.
Nie sprzeczajmy się. To jest moja znacząca rzecz dzisiaj. Rada Miasta przydziela Nagrodę Rady Miasta dla twórców, działaczy kultury. Było 6 nagród. 6 nagród. I sportu. Jest regulamin, który o tym mówi. Z kolei tak samo jak były nagrody dla sportowców Rady Miasta. Też były. A tutaj Angelusy to są od lat w gestii pana dyrektora Jana Kadeku, Jana Dietricha. Przedtem były mecenasy Angelusy. Dziękuję, że o tym rozmawiałem. Uważam sprawę za wyjaśnioną. Ja się tylko po prostu odwoływałem do artykułu. Dziękuję za wyjaśnienia. Zrozumiałem. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Jeszcze takie informacje dla państwa. Pamiętajmy o święcie patronki miasta, Królowej Rodzin, które będzie w najbliższych dniach. Dni Kościerzyny, Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej. 11 sobota na rynku, również Dni Kościerzyny 11-12, jak również chcę powiedzieć, że 15 sierpnia jest turniej gmin powiatu kościerskiego. Bliższych szczegółów jeszcze nie ma, ale zasadne jest, żebyśmy jako radni również reprezentowali gminę na tym spotkaniu, które w tym roku odbędzie się w Liniewie. Tutaj pan asystent Jacek Konkol pilotuje sprawę. Myślę, że wójt Liniewa Mirosław Warczak prześle informacje, jakie konkurencje będą. O ile mi wiadomo, to będzie bardziej nastawione w tym roku na konkurencje również dla mieszkańców, bo przedtem wiemy, że kolejno były dla radnych, przewodniczących rad, burmistrza, skarbników, sekretarzy, a w tym roku będzie pewna odmiana, ale bliższe szczegóły otrzymacie państwo na skrzynki mailowe. Mówię o tym, bo jest sezon urlopowy i różnie wybieramy się na urlop, żebyście państwo byli zorientowani w tej materii. Kolejna sesja będzie w miesiącu sierpniu. Będzie to sesja przygotowująca do rozpoczęcia roku szkolnego, jak również bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem miasta. Jeszcze mam pytanie, czy w wolnych wnioskach i informacjach ktoś z państwa pragnie zająć głos, czy już wyczerpaliśmy? Myślę, że wyczerpane są nasze pytania. W związku z tym pragnę serdecznie podziękować za udział w sesji, jak również życzę miłego wypoczynku podczas wakacji. Dziękuję. I na tym kończę kolejną 14. sesję Rady Miasta 7. kadencji.